Dzisiaj chciałbym razem z wami udać się znowu do Izraela, do Ziemi Świętej, po której stąpały stopy Jezusa Chrystusa, proroków i apostołów, na której działy się wydarzenia opisane w Starym i w Nowym Testamencie. Dzisiaj udamy się do Filistei, czyli nadbrzeżnej części Palestyny, położonej na wybrzeżu Morza Śródziemnego w południowej części. Tutaj kiedyś w czasach starożytnych rozpościerała się kraina zwana Filisteą, zamieszkała przez naród Filistynów. Pozostały po Filistynach ruiny miast takich jak Aszkalon, Azot, Gat i wiele innych, które dzisiaj sobie odwiedzimy. Odwiedzimy również Hebron, tak ściśle związany z historią Abrahama, patriarchów izraelskich. Odwiedzimy również Berszebę, a więc te południowo-zachodnie rejony Palestyny. Od tej krainy Filistynów cała Palestyna została nazwana właśnie Palestyną od nazwy Filistea. No i oczywiście wiemy z kart Starego Testamentu, że Filistyni zamieszkujący te rejony Palestyny byli jednymi z najbardziej zagorzałych wrogów Izraelitów. Toczyły się bez przerwy wojny między Izraelitami a Filistynami. Znamy słynną historię Samsona, znamy słynną historię Dawida i Goliata. Wszystkie one właśnie są związane z Filistynami, którzy zamieszkiwali te rejony starożytnej Palestyny. Witam was serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Oświęcim. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o kolejnych programach, materiałach, które nagrywamy. Prosimy również o to, abyście pozostawiali komentarze pod każdym programem, dzielili się swoimi opiniami, spostrzeżeniami, nawet jeśli one są negatywne. No i oczywiście, jeśli materiał wam się spodobał, przypadł wam do gustu, podnieście łapkę do góry. Prosimy też o subskrybowanie naszego kanału, co jest niezwykle istotne. A teraz przechodzimy do naszej podróży po Filistei. Proszę o wyłączenie światełka i rozpoczynamy. Na pierwszym zdjęciu widzimy kobiety arabskie. Udajemy się na południowy zachód od Jerozolimy, ku wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdzie w okresie sędziów i monarchii izraelskiej zamieszkiwał naród Filistynów. Od nich ten obszar Bliskiego Wschodu, nazwany Filisteą, nazywa się obecnie Palestyną. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Na kolejnym zdjęciu widzimy Dolinę Refaim. Dolina Refaim rozpościera się na południe od Jerozolimy. I tak jak widzimy, zbocza Doliny Refaim pokrywają terasy. Powiększają one obszar ziemi uprawnej i chronią glebę przed spłukiwaniem. Tutaj, właśnie w Dolinie Refaim, w X wieku przed naszą erą, król Dawid stoczył dwie zwycięskie bitwy z Filistynami, którzy przybywszy z nadmorza, rozciągnęli się tutaj obozem właśnie w Dolinie Refaim. Popatrzmy dalej. A kolejne zdjęcie, które tutaj widzimy, to Dolina Ela, słynna Dolina Ela. A z czego? Zaraz się dowiecie. Dolina Ela to inaczej biblijna Dolina Terebintu. Była ona miejscem bitwy Filistyńczyków z wojskami izraelskimi. Izraelici musieli wygrać tą bitwę, gdyż w przeciwnym razie Filistyni doszliby do Jerozolimy. Ponieważ od tej Doliny Terebintu do Jerozolimy jest tylko 8 kilometrów. I to właśnie tutaj, w tej Dolinie Terebintu, Dawid zabił Goliata. Poproszę kolejne zdjęcie.
A teraz zbliżamy się do Hebronu, miasta, które w Starym Testamencie nosiło także kananejską nazwę Arba. Hebron był miejscem wielu wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. Dlatego sporo czasu możemy spędzić poznając historię tego, co się działo w Hebronie. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj, na tym zdjęciu, widzimy w Hebronie miejsce, które nosi nazwę Mamre. W tym miejscu, w tym, które pokazuje na zdjęciu, zwanym w Starym Testamencie Dąbrową Mamre, pod Hebronem, w około 1871 roku przed naszą erą, zamieszkał patriarcha Abraham wraz z całą swoją rodziną, służbą i dobytkiem, gdy przybył na polecenie Boga do Kanaanu przez Haran z Ur Chaldejskiego w Mezopotamii. Popatrzmy na kolejne zdjęcie dotyczące Hebronu. Tutaj widzimy zdjęcie lotnicze, które przedstawia nam budowlę, masyw budowli Meczet Ibrahimi. Właśnie w Hebronie najważniejszym miejscem jest ten meczet, Meczet Ibrahimi. Z historii wiemy, że król Judei, Herod Wielki, wzniósł tu budowlę upamiętniającą miejsce pochówku patriarchów Abrahama i jego żony Sary, Izaaka i Rebeki oraz Jakuba i Lei. Ale kiedy muzułmanie, no to już w wieku VI-VII, zdobyli Palestynę, no i Hebron, przebudowali tą budowlę na meczet Ibrahimi. Popatrzmy dalej. Kolejne zdjęcie ukazuje nam meczet Ibrahimi. Meczet ten jest świętym miejscem dla judaizmu i dla islamu, bo Abraham jest czczonym prorokiem islamu. Według Koranu synem Ismaelem zbudował Kaabę w Mekce. Pod meczetem w jego podziemiach znajduje się jaskinia Machpela, którą wykupił Abraham od Efrona Chetyty na rodzinny grobowiec, jak czytamy w Starym Testamencie. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj widzimy cenotaf Abrahama. Co to jest cenotaf? Cenotaf to symboliczny grób położony nad grobem rzeczywistym. A więc uważa się, że cenotafy patriarchów i ich żon leżą dokładnie nad ich rzeczywistymi pochówkami w jaskini Machpela. Wydaje się, że biblijna autentyczność tego miejsca jest wysoce prawdopodobna. Ale popatrzmy na kolejne zdjęcie, które pokazuje nam cenotafy Izaaka i jego żony Rebeki. Cenotafy patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz matriarchiń Sary, Rebeki i Lei, uważanych za ojców i matki Izraela, są wspaniale udekorowane, okryte gobelinami, ozdobione wersetami Koranu i innymi religijnymi inskrypcjami. Popatrzmy dalej. Udajemy się teraz na spacer po Hebronie i tutaj napotykamy, widoczny na zdjęciu, arabski warsztat wyrobu naczyń szklanych. Stary Testament sprawozdaje na temat Abrahama, że Abraham dożył 175 lat i opadł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre. Popatrzmy na kolejne zdjęcie,
które również ukazuje nam wyrób naczyń szklanych w Hebronie. Dalej czytamy w Starym Testamencie: na polu, które kupił Abraham od Chetytów, tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Biblia podaje, że Abraham zakupił pole wraz z jaskinią za 400 sykli srebra, czyli za około 4,5 kg srebra. I oczywiście na tym polu, na tej jaskini Machpela, stoi dzisiaj ten meczet Ibrahimi. Popatrzmy dalej. No i kolejne zdjęcie ukazuje arabską hutę szkła w Hebronie. O pochówku Izaaka w jaskini Machpela czytamy: potem przyszedł Jakub do Izaaka ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izaak jako gość. A więc popatrzcie, ten zapis biblijny informuje nas, że Hebron był nazywany kananejską nazwą Arba. Zapis ten informuje nas, że w Hebronie, czyli w Arba, mieszkali patriarchowie izraelscy Abraham i Izaak. I tutaj właśnie na terenie Hebronu, w tej jaskini Machpela, pochowano patriarchów izraelskich, ich małżonki. Popatrzmy dalej. Kolejne zdjęcie ukazuje arabskich robotników przy pracy. Tekst biblijny dalej mówi: a Izaak miał 180 lat. Potem Izaak opadł sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni. A pochowali go synowie jego, Ezaw i Jakub. Poproszę kolejne zdjęcie. Na kolejnym zdjęciu widzimy arabskich kamieniarzy przy pracy w Hebronie. Z kolei o pochówku Jakuba czytamy, że Jakub dał im polecenie swoim synom, mówiąc do nich: gdy ja będę przyłączony do przodków swoich, pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty, w jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre, w ziemi kananejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Chetyty. Popatrzmy dalej. Na kolejnym zdjęciu widzimy warsztat garncarski w Hebronie. I tekst biblijny dalej sprawozdaje: tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego, tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego, tam też pochowałem Leę, a gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wyciągnął nogi swoje na łoże i skonał. A więc chciałbym, żebyśmy zapamiętali sobie, że Hebron w Izraelu w kontekście historii biblijnej jest związany przede wszystkim z historią patriarchów izraelskich, którzy mieszkali w tym mieście i tam zostali pochowani. Popatrzmy dalej. A więc zgodnie z poleceniem Jakuba, Józef i jego bracia przewieźli ciało patriarchy z Egiptu do Kanaanu i pochowali w jaskini Machpela. Popatrzmy na kolejne zdjęcie, które pokazuje nam typowe podwórko arabskie na terenie Hebronu. Hebron zwany jest przez Arabów Al-Khalil i położony jest 30 km na południe od Jerozolimy. W Hebronie mieszka około 170 tysięcy Palestyńczyków i tylko 500 Żydów. A więc populacja arabska zdecydowanie dominuje nad populacją żydowską. Popatrzmy dalej. A teraz już jesteśmy w górach pustyni judzkiej, w okolicach Hebronu. Widzimy taką malutką wioseczkę arabską. Miasto Hebron jest położone w górach judzkich i to na wysokości 930 metrów nad poziomem morza.
Dlatego mimo położenia na skraju gorącego, pustynnego Negewu i pustyni judzkiej, klimat jest tutaj przyjemny. Popatrzmy dalej. Dlatego wśród gór pustyni judzkich, w okolicach Hebronu, żyjący tu Arabowie wypasają nadal swoje stada, podobnie jak czynili to tutaj patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub prawie 3000 lat temu. Bo musimy pamiętać, że biblijny Izrael był przede wszystkim narodem rolniczo-pasterskim. Poproszę kolejne zdjęcie. I podobnie jak patriarchowie izraelscy, wielu Arabów zamieszkujących ten obszar prowadzi koczowniczy tryb życia, przenosząc się z miejsca na miejsce. To są tak zwani Beduini, synowie pustyni. Mieszkają całymi rodzinami w namiotach, z dala od zgiełku cywilizacji. Popatrzmy dalej, kolejne zdjęcie. Tym razem jesteśmy w Szefeli. Szefela to nazwa regionu geograficznego położonego pomiędzy Judeą a Filisteą nad Morzem Śródziemnym. O ten obszar w Starym Testamencie toczyły się ciągłe wojny pomiędzy Izraelem a Filistynami. W czasach biblijnych rozpościerały się tutaj sady, pola, zbóż rosły, pastwiska, na których pasły się stada krów, owieczek i tak dalej. Popatrzmy dalej. I w końcu docieramy do tego miejsca, które widzimy na zdjęciu, a które nazywa się Tel Gezer. Pamiętacie, że arabskie słowo Tel oznacza wzgórze, które kryje w sobie ruiny jakiegoś starożytnego miasta. A więc Tel Gezer to znaczy, jest to wzgórze, które kryje w sobie ruiny starożytnego biblijnego miasta Gezer. Początkowo było to duże miasto kananejskie, ale podczas podboju ziemi obiecanej Jozue zdobył Gezer, a w X wieku przed naszą erą król Salomon je odbudował i uczynił jedną z ważniejszych twierdz swego królestwa. Tutaj na zdjęciu widzicie prace wykopaliskowe w Gezer. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Oto wzgórze Hirbet el Yahudi i Nahal Sorek. Na tym zdjęciu widzimy właśnie tą górę el Yahudi. W dolinie płynie rzeka Sorek. Dlaczego pokazuję to zdjęcie? Bo tutaj w 132 roku wybuchła w Judei druga wojna przeciwko Rzymowi, zwana powstaniem Bar Kochby. Bar Kochba podawał się za obiecanego Mesjasza. I tutaj właśnie na tych wzgórzach Żydzi po raz ostatni stawili rozpaczliwy opór armii rzymskiej. Popatrzmy na kolejne zdjęcia. To zdjęcie jest niezwykle ciekawe. Tutaj w środku, wśród pól i sadów, widzimy w miarę regularne, kwadratowe wzgórze Tel Timna, czyli wzgórze, które kryje w sobie ruiny starożytnej Timny. Wśród pól uprawnych ten tel skrywa pozostałości miejsca, które jest wymieniane w Piśmie Świętym, bo Biblia jest Timna jest miejscowością biblijną. Tutaj pod Timną Samson rozerwał gołymi rękami lwa, który go zaatakował. Samson wbrew woli Bożej pojął za żonę Filistynkę z Timny. Za to Filistyni spalili ją i jej rodzinę żywcem razem z jej domostwem.
W odwecie Samson spalił filistyńskie pola. Tą historię możecie sobie przeczytać w Księdze Sędziów. Ale pójdźmy dalej, popatrzmy na kolejne zdjęcie, które przedstawia nam Tel Azeka. A więc te imponujące, spore wzgórze, sporej wielkości, wysokości, którego zbocza porośnięte są lasem, kryje w sobie ruiny starożytnej biblijnej Azeki. Czytamy w Starym Testamencie, że Azeka w biblijnym Izraelu była potężną twierdzą, widać to po tym wzgórzu, twierdzą ufortyfikowaną przez Rehabeama, syna króla Salomona. Nie czytamy, aby kiedykolwiek w te okolice zapuścił się Pan Jezus w swoich podróżach misyjnych po Palestynie. Popatrzmy dalej. Kolejne zdjęcie ukazuje nam znowu Tel, czyli miejsce archeologiczne. Miejsce, które kryje w sobie ruiny starożytnego jakiegoś miasta. W tym wypadku jest to Lachisz. Stary Testament podaje, że podczas podboju ziemi obiecanej Jozue zdobył Lachisz i stracił jego króla. Syn króla Salomona, Rehabeam, umocnił miasto. Król judzki Amazjasz podczas rewolty pałacowej w Jerozolimie uciekał do Lachisz, aby się schronić, ale pościg, który urządzono za nim, dopadł go przed Lachisz. Popatrzmy dalej. Moi drodzy, wreszcie docieramy do krainy Filistyńczyków. Tutaj widzimy w środku zdjęcia, w centrum zdjęcia, wzgórze Tel Gad. Było to jedno z głównych miast Filistynów. W XI wieku przed naszą erą, gdy Filistyni pokonali Izraelitów, zdobytą Arkę Przymierza zabrali do Gad. Ale Bóg zesłał na Gad plagę wrzodów, odbytnicy. Więc mieszkańcy Gad odesłali Arkę do Ekronu. I co ciekawe, Gad było miastem Goliata. Tego Goliata, którego w Dolinie Terebintu kamieniem z procy zabił właśnie Dawid. Popatrzmy dalej. Opuszczamy Gad, kolejne zdjęcie, i udajemy się już prawie na samo wybrzeże Morza Śródziemnego. Widzimy tutaj Tel Ashdod. Podczas podboju ziemi obiecanej w XIV wieku przed naszą erą, Izraelitom nie udało się zająć Ashdodu. Ashdod był jednym z głównych miast filistyńskich, leżącym 3 kilometry od Morza Śródziemnego. Gdy za czasów proroka Samuela w XI wieku przed naszą erą Filistyni zdobyli Arkę Przymierza, zabrali ją właśnie tutaj do Ashdodu. A więc i w Gad była Arka Przymierza, i w Ashdodzie była Arka Przymierza. Popatrzmy dalej. Popatrzcie, jak pięknie kwitną drzewa w tej strefie geograficznej Izraela. Arka Przymierza jako trofeum umieszczona została w Ashdodzie przed posągiem Dagona w jego świątyni. Następnego ranka Filistyni odkryli, że posąg Dagona przewrócił się i leżał rozbity przed Arką Przymierza. Popatrzmy dalej na kolejne zdjęcie, które również ukazuje nam piękno kwitnących drzew. Była to pora maja. Filistyni naprawili posąg Dagona i postawili na poprzednim miejscu, ale gdy przyszli następnego dnia, on znowu się przewrócił i leżał rozbity przed Arką. Ale jednocześnie spadły na Ashdod plagi. I wtedy przerażeni mieszkańcy Ashdod odesłali Arkę Przymierza do Gad. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. W
ten sposób Bóg Izraela objawił się Filistyńczykom jako Bóg najwyższy i jedyny. Nawet ten Dagon się przewracał i tłukł na kawałki przed Arką Przymierza. W późniejszym czasie król Judei Ozjasz zdobył Aszdod. W Nowym Testamencie Aszdod nosiło nazwę Azot. I według Księgi Dziejów Apostolskich w Azocie w pierwszej połowie pierwszego wieku prowadził działalność misyjną ewangelista Filip. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. A to już Aszkalon. To zdjęcie bardzo ciekawie wygląda. Aszkalon dosłownie przylega do linii brzegu Morza Śródziemnego a lądu. No i tworzy takie półkole, jak tu widzimy na zdjęciu. Aszkalon, położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, był kolejnym ważnym miastem Filistynów. Księga Sędziów sprawozdaje, że mocarz izraelski Samson wstąpił do Aszkalonu, walczył z Filistynami, siejąc dookoła śmierć i zniszczenie. Popatrzmy dalej. Jesteśmy teraz w Gazie. I tutaj z góry, z lotu ptaka, widzimy dawny kościół świętego Jana, a obecnie meczet muzułmański. Gaza była również jednym z głównych miast filistyńskich. Czytamy w Biblii, w Księdze Sędziów, że Samson wyrwał główną bramę miejską Gazy i zaniósł ją do Hebronu, oddalonego o 65 kilometrów. Jednakże jego filistyńska kochanka Dalila zdradziła go. Został pojmany, oślepiony i uwięziony właśnie w Gazie. W czasie świąt Dagona, głównego bóstwa filistyńskiego, uzyskawszy Boże przebaczenie, zawalił świątynię Dagona, ginąc wraz z 4000 Filistyńczyków. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Teraz od wybrzeża Morza Śródziemnego odbijamy trochę na wschód. Jesteśmy w biblijnym Tel Gerar, a więc te zalesione miejsce to wzgórze kryjące w sobie ruiny starożytnego Gerar. Około 30 kilometrów na południowy wschód od Gazy, już blisko Negewu, leży biblijne Gerar. Tu mieszkali gościnnie patriarcha Abraham, a potem jego syn Izaak. A wtedy królem Gerar był Filistyńczyk Abimelech, z którym patriarchowie mieli bardzo dobre relacje, zawierali umowy i przymierza. Izaak wykopał tu studnię i doczekał się stokrotnego plonu. Popatrzmy dalej. Udajemy się coraz dalej na wschód, w głąb Negewy i docieramy do Berszeby. Negew odczuwa ustawiczny deficyt wody. Berszeba otrzymuje rocznie 200 mm opadów. To jest naprawdę niewiele. 20 cm na cały rok. Chociaż klęski głodu zdarzały się często w Negewie, to w latach nasilonych opadów możliwe było zebranie bogatych plonów. Popatrzmy dalej. A to już ruiny biblijnej, słynnej Beerszeby. Na zdjęciu widzimy bramę wjazdową do Beerszeby. Oglądane ruiny datowane są na X wiek przed naszą erą. Były to czasy, w których synowie proroka Samuela pełnili urząd sędziów w Beerszebie. W pierwszej księdze Samuela czytamy na ten temat następującą notkę, cytuję. A gdy się Samuel zestarzał,
ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Popatrzmy dalej. Na ostatnim zdjęciu widzimy studnię w Berszebie. Berszeba była miejscem zamieszkania Izaaka. Tutaj Izaak zawarł przymierze z Abimelechem, filistyńskim królem Geraru. W dniu zawarcia przymierza słudzy Izaaka wykopali studnię, od której miasto zostało nazwane Berszeba. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, Księdze Genezis, czytamy: tego samego dnia przyszli słudzy Izaaka i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali, i rzekli: znaleźliśmy wodę, i nazwał ją Szibea. Dlatego nazwa miasta brzmi Berszeba aż po dziś dzień. No i aż po dziś dzień znajduje się ta zabytkowa studnia Izaaka. Tak pomalutku kończymy naszą podróż po tej części Palestyny. Poproszę o włączenie światełka, wyłączenie aparatu. Tak jak wspomniałem, podczas podróży przez Filisteę, południową Judeę i Negev, Chrystus Pan nigdy w tych okolicach, jak wynika z relacji ewangelicznych, nie był, nie przebywał. Czemu? Trudno na te pytanie znaleźć odpowiedź. Ale przemierzając Palestynę, odwiedzając miejsca związane z historią biblijną Starego i Nowego Testamentu, moje myśli ciągle biegły ku Chrystusowi. Prawdą jest, że tutaj działał, uzdrawiał, nauczał na terenie Palestyny. Ale od tych czasów minęło 2000 lat. A my musimy patrzeć w przyszłość. Bo to, co było i minęło, nie ma już dla nas większego znaczenia. Dla nas najważniejszą kwestią jest teraz oczekiwanie na powrót Chrystusa, tego, który kiedyś żył, działał na terenie Palestyny. Dlatego też w swojej nazwie Kościół Adwentystów mamy w słowie adwentyści właśnie ten pierwiastek, ten rdzeń idei związanej z oczekiwaniem na powrót Pana Jezusa. Wiemy o tym, że słowo Adventus jest słowem łacińskim, które oznacza oczekiwania, więc każdy, kto oczekuje, kto tęskni, kto pragnie, kto modli się o to, aby Chrystus przyszedł i zakończył doczesną historię ludzkości pełną grzechu, bólu, cierpienia, śmierci i wszelkiego dramatu, jakby nie było, jest adwentystą. No ale jak będzie wyglądał powrót Chrystusa? Co można powiedzieć o jego scenerii? Jakie okoliczności będą towarzyszyć temu wydarzeniu? W jaki sposób przyjdzie Jezus? Czy paruzja, czyli powrót Pana Jezusa, będzie miała charakter fizyczny, literalny, rzeczywisty, czy też spirytualny? Oto pytania domagające się jasnej, rzeczowej i zgodnej z nauką Biblii odpowiedzi. A odpowiedź ta jest tym bardziej ważna, ponieważ wśród różnych społeczności religijnych istnieją bardzo rozbieżne opinie dotyczące powrotu Chrystusa. Na przykład w kręgach prawosławnych popularna jest teologia tak zwanej paruzji zrealizowanej. Według niej Chrystus powrócił bezpośrednio po swoim zmartwychwstaniu. Oczywiście z tą teologią paruzji zrealizowanej ja osobiście się nie zgadzam. Ugrupowania wywodzące się od Russella,
czyli świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego i epifaniści, nauczają, że Pan Jezus powrócił w sposób spirytualny i od 1914 roku obecny jest na ziemi. Z kolei teologia protestancka także jest zróżnicowana w kwestii sposobu powrotu Jezusa. Wiele kościołów protestanckich wierzy, że Chrystus powróci w sposób spirytualny. Objawi się wybranym wierzącym i zabierze ich do nieba, podczas gdy cała reszta świata będzie tego nieświadoma. Jest to tak zwana teologia pochwycenia. Wobec tego popatrzmy w karty Pisma Świętego i spróbujmy sobie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań dotyczących oczekiwanego powrotu Pana Jezusa. Pierwsze pytanie jest następujące. Skąd Pan Jezus powróci na ziemię? Z relacji ewangelicznej wynika, że w 31 roku po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Zbawiciel wstąpił do nieba z Góry Oliwnej. Tam obecnie przebywa. Tam obecnie jest arcykapłanem, naszym orędownikiem w niebiańskiej świątyni. I stamtąd chwalebnie przybędzie przy końcu wieków. A więc niebo jest miejscem, które my umownie uważamy za ten rejon, gdzieś we wszechświecie, w nieznanym oczywiście nam rejonie wszechświata, gdzie znajduje się tron Boży, gdzie przebywa Bóg, Chrystus i aniołowie. I właśnie stamtąd Pan Jezus powróci na naszą ziemię. Mamy liczne zapisy w Nowym Testamencie potwierdzające te fakty. Tutaj chciałbym otworzyć Ewangelię Jana i w Ewangelii Jana rozdział 14. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus wypowiada następujące słowa. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus przewidział, że jego wyznawcy nie będą mieli na tej ziemi w doczesnym życiu lekkiego życia. Będą mieli liczne problemy, trudności. Dlatego Jezus w jakiś sposób ich zachęca, dopinguje i pociesza. Ufajcie, wierzcie, odchodzę do Ojca. Tam dokonam ostatecznego pojednania. I kiedy zakończę swoją orędowniczą służbę, przyjdę i zabiorę was tam do siebie, do Ojca. Oczywiście wiemy, że Chrystus opuścił ziemię podczas wniebowstąpienia i powrócił tam, skąd przyszedł na ten świat. I tam podczas powrotu Pana Jezusa zostaniemy zabrani, ale na okres jedynie milenium, po którym z powrotem wrócimy na tą ziemię, bo to ziemia została stworzona jako dom człowieka, jako miejsce zamieszkania człowieka w Układzie Słonecznym, w kosmosie. A więc czytamy wyraźnie. Odchodzę do Ojca, przygotuję wam miejsce w niebie, a potem przyjdę i zabiorę was tam z powrotem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale i 16 wersecie, mamy inny bardzo ciekawy zapis, który chciałbym przeczytać. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział i werset 16, gdzie czytamy, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Paweł zapisał,
że Jezus zstąpi z nieba. Z nieba powróci, aby zakończyć historię tego świata. Drugie pytanie sobie postawmy. Czy Chrystus powróci literalnie? Czy Jego przyjście będzie wydarzeniem literalnym? I tutaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na sprawozdanie zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy. I w rozdziale pierwszym czytamy wersety od 9 po 11. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Jest to fragment opisu wniebowstąpienia Pana Jezusa z Góry Oliwnej. I tutaj, moi drodzy, czytamy, że uczniowie Pana Jezusa, apostołowie, razem z Chrystusem znaleźli się na wierzchołku Góry Oliwnej, rozmawiali. Chrystus z nimi się pożegnał i w pewnym momencie, pokonując ziemską siłę grawitacji, uniósł się ku górze i oddalając się, znikł z ich oczu. Uczniowie byli smutni, przywiązali się do Pana Jezusa i tak jak każde rozstanie kochających się jest smutne, tak i w tym wypadku, no, byli smutni. I wtedy nagle w gronie uczniów pojawili się dwaj aniołowie odziani w bielutkie szaty i ci aniołowie pocieszyli uczniów, powiedzieli, że Pan Jezus na pewno w swoim czasie powróci na ten świat. Powróci, aby zakończyć Jego historię, aby zakończyć pielgrzymkę ludu Bożego do wieczności. Powróci, aby dać swoim wiernym koronę nieśmiertelności, zbawienia i życia wiecznego. Ponadto dodali oni, że tak jak widzieli Go idącego do nieba, tak samo ujrzą Go powracającego na świat. A więc aniołowie zapewnili uczniów, że Pan Jezus powróci tak samo, jak w niebo wstąpił. No a w jakiej naturze, w jakim ciele Pan Jezus w niebo wstąpił? No na pewno widzialnie w niebo wstąpił, więc widzialnie powróci. Aby zrozumieć, w jakiej naturze był wtedy Pan Jezus i w jakiej naturze w niebo wstąpił, ja chciałbym odwołać się do Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału. Otwieram Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i czytam wersety od 36 po 43. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. Moi drodzy, kiedy uczniowie, apostołowie Pana Jezusa
w tym budynku, który popularnie, powszechnie nazywamy wieczernikiem, przebywali, no, zamknięci, bo obawiali się, że staną się ofiarą Żydów. Wtedy nagle przez zamknięte drzwi wszedł do tego pomieszczenia i stanął wśród nich Pan Jezus. Reakcja uczniów była ludzka. Zlękli się. Myśleli, że widzą ducha, jakąś zjawę nadprzyrodzoną. Ale wtedy Pan Jezus uspokoił ich. Wyciągnął swoje ręce i powiedział: słuchajcie, duch nie ma ciała ani kości. Rozumiemy, że istota duchowa jest istotą niematerialną. Skoro więc Pan Jezus wyciągnął ręce i oświadczył, że duch nie ma ciała ani kości i kazał uczniom spojrzeć na rany na jego rękach, wtedy Jezus Chrystus dał im wyraźnie do zrozumienia, że jest tym samym Panem Jezusem, który umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał literalnie w ciele fizycznym tym, które zostało złożone jako zwłoki w grobie Józefa z Arymatei. Oczywiście dla uczniów Pana Jezusa był to szok. Oni nie potrafili tego wszystkiego od razu ogarnąć. Więc Pan Jezus usiadł i poprosił o posiłek. Kiedy zaczął spożywać posiłek, a więc gryźć, przełykać i tak dalej, no to wtedy do uczniów dotarło, że mają do czynienia z prawdziwym, literalnym Panem Jezusem. Tym samym Panem Jezusem, który umarł i został pogrzebany i zmartwychwstał. A więc Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu był postacią tak samo fizyczną, jak był przed swoją śmiercią na krzyżu Golgoty. I właśnie w tej postaci fizycznej Chrystus Pan w niebo wstąpił. I aniołowie powiedzieli, że tak samo widzialnie w postaci fizycznej powróci na ten świat, zakończyć jego historię. Popatrzmy na trzeci problem. Wiele tekstów i Starego, i Nowego Testamentu podaje, że przyjściu Pana Jezusa będą towarzyszyły nadzwyczajne zjawiska natury. Między innymi przyjściu Pana Jezusa będzie towarzyszył ogień i światłość. Chciałbym teraz odczytać jeden z tekstów Nowego Testamentu, zapisany w drugim liście do Tesaloniczan, tam pierwszy rozdział i wersety od 6 po 10. Jest to list apostoła Pawła, drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety od 6 po 10. Posłuchajcie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami. I teraz, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Paweł zapisał, że kiedy Pan Jezus powróci, sprawiedliwi będą podziwiać majestat, chwałę, piękno Jego przyjścia, potęgę Chrystusa. Natomiast niesprawiedliwi w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa zginą. Chrystusowi, tak jak tutaj czytamy, będzie towarzyszył ogień płomienisty.
Inne teksty Starego i Nowego Testamentu potwierdzają to, dodają, że będzie towarzyszyła światłość i chwała. Dlatego chciałbym teraz przeczytać jeszcze tekst z Księgi Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, 66 rozdział i werset 15 i 16. 66 rozdział Księgi Izajasza, werset 15 i 16. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. A więc teksty biblijne wyraźnie mówią, Pan Jezus powróci wielkiej mocy i chwale. Powróci otoczony płomieniami ognia. Będzie bił od niego blask i światłość. I Pan Jezus, gdy powróci, to nie powróci jako mąż boleści, ale powróci jako król królów i pan panów. I to jest również bardzo wyraźnie zapisane w księgach Pisma Świętego. Otwieram pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza czytam rozdział 6, wersety od 13 po 15. 6 rozdział od wersetu 13 po 15. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. Przeczytajmy sobie teraz paralelny tekst z Księgi Apokalipsy i tam 19 rozdziału. Księga Apokalipsy, 19 rozdział, czytam wersety od 11 po 16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Tutaj w końcu pierwszego wieku naszej ery, gdy Jan otrzymał wizję Apokalipsy, powrót Chrystusa przedstawiony mu został w porównaniu do jakiejś konnicy. Pan Jezus zasiada na białym rumaku, odziany w szatę zmoczoną we krwi. Przez jego szatę przechodzi pas, na którym wypisany jest jego tytuł Król Królów i Pan Panów. Powracającemu Jezusowi towarzyszy cała, że tak powiem, konnica anielska. Czyli Pan Jezus powraca na ten świat nie sam, ale w otoczeniu nieprzeliczonych rzesz świętych aniołów. Powraca w orszaku anielskim. Bardzo ciekawy jest zapis, który znajduje się w liście Judy. Jest to księga,
która znajduje się przed objawieniem, czyli Apokalipsą świętego Jana, przedostatnia księga Nowego Testamentu. I w 14 oraz 15 wersecie listu Judy mamy następujący zapis. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Gdybyśmy czytali grecki tekst listu Judy, to tam jest mowa o miriadach aniołów. A więc Pan Jezus powróci na świat z zastępami nieprzeliczonych rzesz świętych aniołów. No i kolejne pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Czy paruzja, czyli powrót Jezusa, będzie wydarzeniem widzialnym? Oczywiście, że tak. W tejże księdze Apokalipsy, w rozdziale pierwszym, gdy Jan zaczyna spisywać tą księgę, zawarł następujący zapis. Jest to pierwszy rozdział, werset 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Zapis biblijny wyraźnie mówi: ujrzy go wszelkie oko. Popatrzmy, co powiedział Pan Jezus na ten temat. W tym celu otwieram Ewangelię Mateusza. I tam w Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Czytam w rozdziale 24 Ewangelii Mateusza, werset od 29 po 30, który brzmi następująco. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. A więc zwróćcie uwagę, tutaj czytamy, Jezus powiedział, że narody świata ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Również tutaj opisana jest reakcja tych narodów. One biadają, one są przerażone, bo są nieprzygotowane na powrót Pana Jezusa. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, powiedział Pan Jezus. A więc Chrystus i apostołowie wyraźnie uczyli o widzialnej formie paruzji, powrotu Pana Jezusa. Dlatego też Pan Jezus ostrzegał swoich wyznawców, aby nie wierzyli w jakiekolwiek informacje, że gdzieś tam w jakimś zakątku świata Pan Jezus powrócił. Żeby nawet nie jechali tam, by to sprawdzić, bo to nie ma sensu. Gdy Pan Jezus powróci na świat, to tam, gdzie jesteś, jeśli oczywiście dożyjemy tego dnia, ujrzymy na własne oczy powrót Pana Jezusa. I tutaj chciałbym przeczytać w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety od 24 do 27. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieści wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Jezus powiedział: nie idźcie, nie wychodźcie. Przyjście moje będzie widzialne jak błyskawica. Tam, gdzie jesteście, tam będziecie świadkami mojego powrotu. Inne ciekawe pytanie, czy paruzja będzie wydarzeniem słyszalnym? Myślę, że tak. W pierwszym liście do Tesaloniczan, a więc w liście napisanym przez apostoła Pawła, w rozdziale 4 i wersecie 16 jest taki zapis. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Apostoł Paweł pisze, że na głos trąby Bożej Chrystus Pan stąpi z nieba. A więc z tego wyciągamy wniosek, że powrót Pana Jezusa nie tylko będzie zjawiskiem widzialnym, ale i słyszalnym. No i przede wszystkim Pan Jezus powróci w wielkiej mocy i chwale. Jeszcze raz chcę przeczytać wypowiedź Pana Jezusa zanotowaną przez Ewangelistę Mateusza w jego Ewangelii w 24 rozdziale od wersetu 29 po 30. Pan Jezus powiedział: i zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pan Jezus mówi: przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pan Jezus rzeczywiście przyjdzie w wielkiej mocy i chwale. Również Łukasz w swojej Ewangelii o tym zapisał. I tutaj otwieramy tym razem Ewangelię Łukasza, rozdział 9 i czytam werset 26. 9 rozdział, werset 26 Ewangelii Łukasza. I są to słowa Pana Jezusa. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Potrójna chwała. Jezus mówi, że powróci na ten świat w chwale Ojca, w chwale swojej i chwale aniołów świętych. Chwałę Ojca trudno jest nam zrozumieć, jest nie do ogarnięcia przez nasze zmysły. Myślę, że podobnie i chwała Chrystusa na dzień dzisiejszy, ale chwałę aniołów to tak chyba po trosze możemy sobie wyobrazić, bo na przykład pamiętamy, że kiedy aniołowie objawili się straży rzymskiej strzegącej grobu Pana Jezusa, to ci twardzi, brutalni, silni, zahartowani w bojach, bezwzględni żołnierze rzymscy, gdy ujrzeli aniołów, to czytamy, że padli jak martwi na ziemię. Taka była ich chwała. A więc przyjście Chrystusa to nie będzie jakieś tajemnicze, niewidzialne, głuche wydarzenie, o którym mało kto będzie co wiedział. Teksty biblijne mówią, że będzie to super wydarzenie, które zakończy doczesną historię ludzkości. Spróbujmy zamknąć i podsumować dzisiejsze rozważanie. Jezus Chrystus powróci na ziemię w dniu ostatecznym z nieznanych nam krańców wszechświata, gdzie obecnie przebywa, które umownie nazywamy niebem. Przybędzie w sposób literalny i fizyczny, widzialny i słyszalny. Przyjdzie jako najwyższy władca w orszaku nieprzeliczonych rzesz aniołów, otoczony blaskiem światłości i ogniem. Objawi się w majestacie Ojca, w majestacie swoim i aniołów. Paruzja ogarnie cały świat,
Tak jak słońce widoczne jest dla wszystkich, tak dzięki ruchowi obrotowemu naszej planety wszyscy mieszkańcy Ziemi ujrzą powracającego Pana Jezusa. Co ciekawe, wydaje się, że Chrystus nie stąpi na powierzchnię Ziemi, bo nie będzie to zresztą konieczne ani potrzebne do wykonania zamierzeń Jego chwalebnego powrotu. Majestetyczny i wspaniały zatrzyma się ze swoimi zastępami w przestrzeni okołoziemskiej, objawiając swą chwałę i dopełniając celu swego przyjścia. Cały świat stanie wówczas u kresu swych dni, znalazłszy się w bezpośredniej obecności Boga, przeżyje swój ostatni dzień. Oczywiście ze względu na ramy czasowe naszego spotkania pominąłem wiele innych kwestii, które będą towarzyszyć powrotowi Pana Jezusa, no jak chociażby kwestia zmartwychwstania, przemienienia. Myślę, że poruszymy te kwestie w innych programach następnym razem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Amen.